odniosę się do tego, co jest dzisiaj, do rządów pana Jaśkowiaka. Otóż tu właśnie jest szczególnie istotne to pytanie o misję samorządu. Czy budowa, organizacja życia, zapewnienie komfortu życia obywateli, rozwój gospodarczy, czy krucjata ideologiczna? Krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu, ani poznańskiego, ani żadnego innego. Naprawdę, to jest niedopuszczalne i to szkodzi Poznaniu. Prezydent Poznania musi być obiektywny, musi być kompetentny, musi być człowiekiem, który już odniósł sukcesy, który wie, jak to się robi. I mamy takiego kandydata. Tutaj w Poznaniu musi zwyciężyć Tadeusz Zysk i Prawo i Sprawiedliwość. Poznań potrzebuje dobrego gospodarza i zawsze miał te szczęście, że w sytuacjach krytycznych się znajdował. Gospodarza, który dba o rzeczy małe, codzienne, ale i o rzeczy wielkie. Potrafi organizować lepsze życie, zdrowe, w czystym środowisku, pracowite, ale ma też odwagę wytaczać pewne wizje, mówić, dokąd miasto prowadzi. Ja myślę, ten mój plan, mój sposób myślenia i podejścia do miasta, można powiedzieć, że jest zyskowny. Ja chciałbym wam dzisiaj... oficjalnie przedstawić moje hasło wyborcze. Zysk dla Poznania. Poznań nie potrzebuje tych afer fakturowych, afer mobbingowych, o których tutaj słyszałem. Poznań potrzebuje, jak to się u was mówi, dobrego bauera. Takiego, jakim jest Tadeusz Zysk. Przedsiębiorca z pasją, z pewną misją, ale też człowiek sukcesu, który pokazał, że ciężką, zdyscyplinowaną pracą, z wielkim szacunkiem dla pracowników również, można utworzyć wspaniałe przedsięwzięcie, wspaniałe przedsiębiorstwo. On zrobi z Poznania perłę Europy.